Jak się domyślacie, moi drodzy, ten kabanos na pewno nie był w moich pudełkach. No niestety byłam taka głodna, że po drodze opędzlowałam batona, no i teraz w ruch poszła paczka kabanosów. Nie, no ja nie mogę się tak głodzić. Ale od jutra to już naprawdę tylko i wyłącznie pudełka. Jeżeli zdarzyło nam się na diecie pudełkowej zjeść kolację z przyjaciółmi albo pizzę przegryźć tiramisu, to pamiętajmy o tym, że nic złego się nie stało. Na drugi dzień wracamy na zdrowe tory. To jest zasada numer jeden. I to jest całkowicie normalne i to się może zdarzyć. Ja mam żarcie na cały dzień w pudełkach. Słuchajcie, jest to pyszne, ale bardzo mała porcja. Mam rolatki z pastą z papryki plus bazylia i do tego zwykła sałatka, pomidor, sałata, rzodkiewka. Czy to nie za mało? Ja, proszę pani, dzwonię, ponieważ chciałabym poprosić o dietę 2000 kalorii, bo na 1500 się też nie najadam, jestem głodna, już rozdrażniona i głowa mnie boli. No też na jak najszybciej, najlepiej na wczoraj, bo mówię pani, no już tak nie zsię w żołądku, że nie wiem. Teraz to na bank nie będę głodna i się najem każdą porcją. To jest mój zestaw na diecie 2000 kalorii. Słuchajcie, tu już mam co pojeść, porcje są dosyć sporawe. Obiad na przykład, zobaczcie, pulpeciki z sosem bazyliowym, kasza, sałatka. Tutaj mam pomidorki, feta, hummus nawet jest na śniadanie. Jabłuszko tutaj, tak, kasza, zupka na kolację. Słuchajcie, co mnie przeraża w tych dietach pudełkowych, to ilość produkowanego plastiku. Zero ekologii. Rzeczywiście dieta cateringowa może generować spore ilości plastiku. Najważniejsza jest w tym momencie segregacja. Mało tego, możemy zadzwonić do firmy i powinniśmy nawet zapytać, z jakiego plastiku są opakowania i czy posiada niezbędne certyfikaty. To firma zawsze powinna nam wysłać na maila.